Dzień dobry. Dzisiaj trzy ciężarówki z Niemiec z przyczepami wojskowymi dla wojska amerykańskiego, Ukrainy. Dzień dobry. Dzisiaj. A to jest więcej ciężarówek. To nie jestem tylko ja. To jest więcej ludzi. Nie widziałam, że tam z przodu jeszcze stoją. Kontrola stanu technicznego. No nic, zobaczymy. Bić nie biją, zabić mnie nie zabiją. Dokumentał? Yes, your document. Na razie trwa spisywanie dokumentów. Zabrali nam wszystkim dowody osobiste i w zależności jak wydrukują, od auta do auta chodzą, kierowcy podpisują, otrzymują z powrotem dokument i dopiero jak wszyscy dostaniemy, to wtedy chyba ruszymy dalej do przodu. Póki co stoimy. Okay. Today's date. When you sign it. Today's date. Company. No, you sign signature. As, okay. Today's date again. Okay. And you sign again. Okay. Trudne nie jest to. Okay. Jestem gotowa. Ale nas tu dużo jest, wiecie? Kurczę. Tutaj jestem chyba 10. Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 15 samochodów. Trochę dużo nas. Jeden dokument uzupełniłam. Dostałam kopię mojego dowodu. Nie wiem po co. I jeszcze jedna dostałam. Kartkę. I dalej stoję. I nic się nie dzieje. Nie wiedziałam, że tak długo tu będzie trwać. Tak? No to jedziemy. Ja też.
lekcja skończyła na tym etapie. Nic nie widzieliście, także cicho sza. Będą tylko urywki, ale mimo wszystko teren wojskowy to... Thank you.
Polska mamy. W sumie to sama bym też nie wiedziała, gdzie. Wiedzielibyście, gdzie trzeba jechać. Super. To są właśnie Włochy. Mamy fajną wycieczkę, wiecie? Wszyscy szukają. Thank you.
Następna odprawa. Ach. Tak, ja idę sobie trochę łańcuchy. W sumie daleko nie pojadę, więc mogę się przygotować.
dotarłam na punkt rozładunku. Idę ściągać rampy. Wiecie co, ale jest gorąco. Jest dokładnie. Jest dokładnie 23 stopnie. Włosy spięłam, bo naprawdę. Tutaj nad morzem zawsze jest. W ogóle we Włoszech jest zawsze gorąco. Obojętnie gdzie byś nie był, zawsze jest gorąco. Myślałam, że jestem już tutaj na punkcie do rozładunku, a jeszcze będę musiała kawałek dalej podjechać, więc jeszcze mam z tyłu dwa łańcuchy do ściągnięcia. Dla bezpieczeństwa zostawiłam, żeby mi się nie sunęło w razie czego, chociaż wątpię, no ale dla bezpieczeństwa. I strasznie długo to trwa, od godziny w pół do ósmej, a jest godzina 11, 11 godzina, a ja jeszcze jestem tutaj w Livorno. Mam już miejsce załadunku i 200... kilometrów. Nawigacja mi pokazała, że promę mam płynąć i 2000 kilometrów mi zrobiła. No ale nic, mam 210 kilometrów dojazdu do załadunku. I dzisiaj piątek jest, wiecie. Loading, driver. Pytali mi się któryś raz z kolei, czy ten truck, którego mam załadowany, czy on jest jezdny. Powiedziałam, że tak, że załadowany, wjeżdżany był i teraz ktoś będzie musiał nim zjechać. Mogłabym ja zjechać, ale oni wolą sami. We wojsku raczej sami wszystko ładują, żeby kierowca nie wiedział, gdzie co jest. Jakaś armata do wystrzelenia. No. Tak, czyli 200 km ponad do miejsca załadunku. Tutaj już jest część zebranych traków do eksportu dalej, pewnie okrężną drogą przez Morze, Ocean na Ukrainę. Oni sobie jadą, a ja... W oczekiwaniu na rozładunek taką atrakcję mam. Wprowadzanie kontenerowca. Też, który go trochę blokuje, żeby za szybko nie wpłynął. Tak wygląda cały proceder wprowadzenia kontenerowca do portu. Fajnie, super, podoba mi się to. Zaczyna mnie to denerwować. Ostatni są pierwsi. A ja będę ostatnia.
Rozładowana za 20 godzin, za 20 12. Od godziny w pół do 8 do godziny 12. Masakra. I to jest mój trak po prawej stronie. Typowy włoski dom. Palmy. Jest, jakbym chciała mieć palmę w ogrodzie. Z sukcesem. Ładunek, trak wojskowy
aeroportu w Livorno został dostarczony i rozładowany. Ale czasu straciłam bardzo dużo. Od godziny w pół do 8 rano do godziny 12. To jest 4,5 godziny. Polskie traki z naczepami dla wojska były szybciej rozładowywane, bo dźwigiem, kranem. Natomiast później dojechały ciężarówki włoskie, polskie, jeszcze jakichś innych spedycji z trakami. No i myśmy musieli czekać trochę dłużej, a ja byłam pierwsza i tyle godzin straciłam na nic. A miałam plan, że będę szybko rozładowana i może trochę czasu mi zostanie gdzieś zaparkować i pójść sobie zwiedzać miasto. A to nic z tego, bo dostałam zlecenie. Jadę się ładować do Valsamoggia, jakoś tak. Ładować się czymś, nie wiem jeszcze czym. A dzisiaj jest piątek, jutro sobota. No i wiecie jak to będzie. Weekend w trasie. No. A jakie stare te budowy.